dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak siłę reprezentacji Polski przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata w Katarze oceniają zagraniczne media. Zacznijmy od matematyki. Jak naszą pozycję na tle innych drużyn postrzega superkomputer? Opta to jedna z największych na świecie firm dostarczających dane statystyczne firmom bukmacherskim. Jej superkomputer na podstawie specjalnie opracowanego wzoru matematycznego i zbieranych przez firmę danych przeanalizował procentowe szanse drużyn narodowych Mundialu 2022. Faworytem rozgrywek jest Brazylia. Canarinhos posiadają 16,3% szans na zwycięstwo. Na drugim miejscu jest Argentyna, a na trzecim Francja. Jeśli chodzi o to, co nas najbardziej interesuje, czyli rozstrzygnięcia grupy C, oczywiście zdecydowanym faworytem jest Argentyna, której szanse na awans według wyliczeń Opty przekraczają 90%, a szanse na pierwsze miejsce to prawie 70%. Zdaniem superkomputera nie ma drugiej grupy, w której pojedynek o drugie miejsce byłby tak wyrównany. Jednak wzór Opty minimalnie większe szanse w tej batalii daje Polsce. Natomiast szanse na wygraną Polski na całym mundialu Opta szacuje na 0,7%. Najmniejsze szanse na sukces na mundialu zdaniem superkomputera ma Kostaryka, która znalazła się w wyjątkowo trudnej grupie. Jej rywalami są Hiszpanie, Niemcy, Japończycy, a szanse na mistrzostwo w zaokrągleniu wynoszą 0%. Jednak należy pamiętać, że zespół ten w roku 2014 również był skazywany na klęskę, a ostatecznie wygrał grupę, w której znajdowali się Włosi, Anglicy i Urugwajczycy. Ostatecznie odpadł z turnieju dopiero w ćwierćfinale. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Natomiast redakcje z całego świata przygotowują swoje rankingi drużyn Mundialu 2022. Spójrzmy, jak na tle innych drużyn oceniają nas największe portale piłkarskie. Goal.com w swoim rankingu drużyn Mistrzostw Świata usytuował Polskę dość wysoko, bo na 13 miejscu. Robert Lewandowski był prawdopodobnie najlepszym graczem na świecie w ciągu ostatnich 3 lat, więc nie byłoby za dobrze, gdyby nie miał szansy na udowodnienie tego na największej scenie, pisze w uzasadnieniu. Jeśli chodzi o naszych grupowych rywali, to Meksyk w tym rankingu znalazł się na dopiero 19 pozycji. Drugie miejsce to najprawdopodobniej jedyne, o co mogą walczyć, a do tego będą musieli powstrzymać Roberta Lewandowskiego, jednocześnie znajdując sposób na zdobywanie bramek, z czym mieli duży problem w eliminacjach. Z kolei Argentynę Goal.com umieścił na 3 miejscu, za Brazylią i Francją, a Arabia Saudyjska, zdaniem tego portalu, to najgorsza ekipa na turnieju. Zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie w eliminacjach, jednak mieli przeciętny wynik w kwestii bramek straconych oraz problemy przy strzelaniu goli, o czym świadczy 12 trafień w 10 meczach. The Guardian w swoim rankingu drużyn Mistrzostw Świata umieścił Polskę w środku stawki. Polska zawsze będzie walczyła z zarzutem, że to Robert Lewandowski i 10 pozostałych, ale tak naprawdę w kadrze mają jeszcze takich graczy jak Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński oraz szereg znakomitych bramkarzy. Czesław Michniewicz zastąpił Paulo Souzę na stanowisku trenera w styczniu, a forma w Lidze Narodów pod jego wodzą była niejednolita. The Guardian także ocenia, że Polska jest lepszą drużyną od Meksyku. Ekipę L3 umieścił dopiero na 22 pozycji. Arabię Saudyjską uznał za najgorszy zespół, a Argentynę za drugi najlepszy. Znacznie gorzej od wymienionych przed chwilą portali ocenia nas Transfermarkt. Na swojej liście przydzielił nas do najsłabszej grupy. Zespołów, które ich zdaniem nie mają szans na tytuł. Jesteśmy jedyną europejską reprezentacją, która znalazła się na tym poziomie. Meksyk został usytuowany przez Transfermarkt szczebel wyżej, wśród drużyn, które do wygrania mundialu potrzebują cudu. Natomiast Argentyna znalazła się w gronie faworytów. Tyle jeśli chodzi o rankingi. Spójrzmy, jak naszą grę oceniają zagraniczni dziennikarze. Luis Herrera, popularny dziennikarz i autor największego piłkarskiego podcastu w Meksyku, Desde el VAR, kilka tygodni temu w bardzo krytycznych słowach odniósł się do reprezentacji Polski. Drużyna Polski funkcjonuje tak jak w czerwcu, bardzo kiepsko, mizernie w obronie i bez pomysłu na stwarzanie zagrożenia.
Ta reprezentacja gra po prostu okropnie, ich pomysł to cofnięcie się i kontrataki, ale nawet tego nie potrafią zrobić dobrze. Po tym co Polska pokazuje na boisku, twierdzę, że tylko Iran w 2006 roku był słabszym rywalem w pierwszym mundialowym meczu. Polskę można porównać do Kamerunu z 2014 roku, czy Korei, z którą graliśmy w 1998. Jest tylko jeden mały szczegół. Tamte zespoły nie miały Roberta Lewandowskiego. Natomiast amerykański The Athletic wskazuje na naszą siłę rażenia. Drużyna jest naładowana siłą ognia. Lewandowski, Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Co oznacza, że tak naprawdę nie potrzebują dużo posiadania piłki, aby zaszkodzić przeciwnikowi. Do tego dodaję, że największe zagrożenie stwarzamy po dośrodkowaniach. W eliminacjach żadna inna europejska drużyna nie zdobyła od nas więcej bramek po dośrodkowaniach. Jednak dziennikarze amerykańskiego portalu zwracają też uwagę na nasze problemy. Mają problem z kontrolowaniem spotkań i radzeniem sobie z dominacją rywala. Polska nie ma jakości w grze obronnej. Holendrzy strzelili im 2 gole w ciągu 3 minut mimo prowadzenia Polski 2-0, a w ostatnich 20 minutach meczu z Belgią stracili 4 gole mimo, że Polacy prowadzili w pierwszej połowie i przegrywali zaledwie 1-2 po 70 minutach. A teraz coś, co bardzo przypadło mi do gustu, bowiem brytyjska gazeta The Times w swoim przewodniku do Mistrzostw Świata porównała drużyny Mundialu do angielskich klubów. Uznała, że odpowiednikiem Argentyny jest Tottenham. Obydwa zespoły mają wielkich graczy, jednak mają problem ze zdobywaniem trofeów, uzasadnia gazeta. Arabia Saudyjska to według niej Burnley. Pojawiają się od czasu do czasu, ale zwykle znikają szybko, bez pozostawienia większego wrażenia. Meksyk to natomiast taka Aston Villa. Od zawsze byli częścią głównych rozgrywek, mieli kilka przyzwoitych generacji, jednak nigdy nie rzucili prawdziwego wyzwania dużym markom. A natomiast Polska została porównana do Sunderlandu. Na to porównanie musiał wpaść naprawdę błyskotliwy dziennikarz. Oto jego uzasadnienie. Spowodowali niespodziankę na Wembley w roku 1973, ale od tamtej pory brakowało im najważniejszych trofeów, pomimo posiadania kilku utalentowanych graczy, szczególnie w ataku. Sunderland w roku 1973 był czarnym koniem Pucharu Anglii i jako drugoligowy zespół wygrał w tych rozgrywkach, pokonując w finale na Wembley drużynę Leeds United. Natomiast Polska w roku 1973, oczywiście również na stadionie Wembley, zremisowała z Anglią, dzięki czemu wywalczyła sobie awans na Mistrzostwa Świata kosztem synów Albionu. Meksykański portal El Futbolero jeszcze w kwietniu dawał Polsce 44% szans na zwycięstwo w pierwszym meczu na mistrzostwach, a 33% swojej drużynie, resztę na remis. Jednak ostatnio zwrócił uwagę na nasze problemy w defensywie. W obronie Polska jest słaba, ale jeśli nie poprawimy naszej ofensywy, to nie będziemy w stanie wykorzystać tej wady. W innym artykule portal El Futbolero formułuje w stronę Roberta Lewandowskiego absurdalne i populistyczne zarzuty, twierdząc, że ten lekceważy drużynę Meksyku. Podczas gdy Meksyk przygotowuje się do mundialu na obozie w Gironie, Lewandowski wziął sobie wolne, odpręża się, woli robić sobie zdjęcia i reklamować swoje produkty. Inny meksykański portal, Rekord, przestrzega jednak drużynę Meksyku, pisząc o tym, że reprezentacja Polski to nie tylko Lewandowski. Napastnik Barcy nie jest jednak bez wsparcia. Ma obok siebie kilka włoskich filarów. 10 graczy obecnych w kadrze Polski to zawodnicy Serie A i jeszcze jeden z Serie B. Chociaż jedną z największych niespodzianek jest nieobecność Mateusza Klicha, grającego w Leeds United. Na brak Mateusza Klicha w kadrze wskazywał też argentyński portal TYC Sport. Polski pomocnik w tym kraju kojarzony jest z grą dla Marcelo Bielsy. Jednym z największych nieobecnych jest Mateusz Klich, który był ważną postacią Leeds za czasów Marcelo Bielsy. To jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, który pomógł drużynie w trakcie eliminacji. Wracając jeszcze do Rekordu, meksykański portal w przypadku powołań zwraca uwagę także na fakt, że w meczu Polska-Meksyk może dojść do kilku pojedynków klubowych kolegów. Damian Szymański gra razem z Orbelinem Pinedą w AEK, Piotr Zieliński w Napoli dzieli szatnię z Irvingiem Lozano, a Sebastian Szymański razem z Santiago Jimenezem reprezentują Feyenoord. Poświęcony włoskiej piłce portal Italian Football TV zachęca Włochów do kibicowania Polsce i Serbii, bowiem w kadrach tych reprezentacji znajduje się najwięcej graczy Serie A.
Z kolei hiszpańska marka pod koniec września opublikowała artykuł pod tytułem Nowa perła z Polski, poświęcony Jakubowi Kibiorowi. To będzie jeden z wielkich transferów przyszłości. Już w sierpniu Specja odrzuciła ofertę West Hamu w postaci 10 milionów euro. Kibior chciał zostać we Włoszech i grać, koncentrując się przede wszystkim na zbieraniu doświadczenia i Mistrzostwach Świata w Katarze. Swoje predykcje na nadchodzący mundial przedstawili także byli gracze Premier League. Jamie Carragher stwierdził, że to Polska razem z Argentyną wyjdą z grupy C. Jego zdanie podziela także inny były gracz Liverpoolu, Don Hutchison. Obaj panowie jednak twierdzą, że biało-czerwoni odpadną w 1/8 finału. Natomiast Craig Burley i Frank Leboeuf, niegdyś gwiazdy Chelsea, oceniły, że to Meksyk, a nie Polska, zdoła awansować do 1/8 finału. Jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z mundialowymi filmami.